Kochani, witajcie w ostatnim finałowym odcinku Playmobil Top Model. Jesteśmy tutaj w wielkiej finałowej hali i dzisiaj dowiemy się, która z dziewczyn otrzyma tytuł kolejnej Top Model 2016. Która wygra? Zaraz się o tym przekonamy, ja już się bardzo denerwuję. A ty jak się czujesz, Raul? Och, już mi się ręce spociły, strasznie się denerwuję. I tak jak wiecie, zwyciężczyni dostanie nie tylko sesję, nie tylko okładkę w naszym magazynie City Mobil, ale czeka na nią jeszcze wiele świetnych nagród i zaraz Wam je pokażemy. Po pierwsze, zwyciężczyni 2016 otrzymuje 3-tygodniowy wyjazd do południowej Afryki, gdzie będzie miała szansę wystąpić w pięknej sesji zdjęciowej z bardzo znanym fotografem i będzie mieszkała w pięknym apartamencie na plaży. O, też bym tak chciała. Oprócz tego nasza zwyciężczyni wygra też 2000 złotych w takiej oto walizeczce. Oprócz tego dostanie też ten świetny, najnowszy rower. Ej, Raul, to nie twoja nagroda, schodź. O, Raul, uspokój się. Wow, 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 wszystko w porządku, nic się nie stało. Idziemy dalej. I na koniec nasza zwyciężczyni odjedzie z pucharem w tym pięknym kabriolecie. Tak jak widzicie, pasuje on idealnie do mojej sukienki. Ale niestety to nie ja go wygram, tylko nasza zwyciężczyni. I tutaj mamy nasze dwie finalistki. Mamy tutaj Michelle w złotej sukni i Jennifer w białej sukni. Niestety tylko jedna z nich może wygrać i otrzymać tytuł zwyciężczyni i pojawić się w naszym City Magazine. Zaraz się przekonamy, która z Was wygra. I co, Raul, na kogo stawiasz? Och, nie wiem, nie mogę się zdecydować. Chciałbym, żebyście obydwie wygrały. Obydwie jesteście wspaniałe, nie mogę się zdecydować. O, jak widzicie, Raul nie mógł sobie poradzić ze swoimi emocjami. Mi też się kręci łezka w oku, ale jak wiadomo, wygrać może tylko jedna. A druga niestety pojedzie do domu. Jak dla mnie wygrałyście obydwie i teraz jest ten czas. Przekonamy się, która z Was pojawiła się na okładce naszego magazynu. Trzymam kciuki za Was obydwie i zaraz się przekonamy. I zwyciężczynią jest Michelle. Wszystkiego dobrego! I teraz Michelle otrzymuje gratulacje od swojej rodziny. Jest tutaj jej tata, jej mama i jej rodzeństwo. Zobaczcie, to bliźniaki. Michelle wygląda tak samo jak jej mama, prawda? Dobra, a tobie, Jennifer, życzymy powodzenia. Na pewno też będzie dobrze, na pewno osiągniesz karierę. I jak się czujesz? Świetnie się bawiłam w programie, tutaj dużo się nauczyłam i na pewno będę miała dużo fajnych zleceń, także się nie martwię. Tak, jasne, poradzisz sobie. Michelle, jeszcze raz gratulujemy. Jak się czujesz? Nie mogę w to uwierzyć. Jestem po prostu... Brak mi słów. Dziękuję wszystkim za to, że na mnie głosowali. Dziękuję moim fanom. I nie mogę naprawdę w to uwierzyć. I na którą nagrodę najbardziej się cieszysz? Chyba najbardziej cieszę się oczywiście z tytułu, no i z okładki magazynu. Wszystko się teraz dla mnie zmieni. Będzie świetnie. Nie mogę w to uwierzyć. Michelle, zobacz, jak ładnie się rozwinęłaś w programie. Tutaj mamy twoje pierwsze zdjęcie z pierwszego odcinka. A teraz jesteś już prawdziwą modelką. I teraz zobaczymy twoje najpiękniejsze momenty z programu. Chciałabyś przedłużyć może włosy? Myślę, że to możliwe. Będziesz pięknie wyglądała. Przedłużyć włosy? Jasne. Świetnie wyglądasz. Teraz idziemy do innych dziewczyn. Pokaż im, jak ładnie się przemieniłaś. No i co, Michelle, jak się czujesz?
Świetnie, zawsze chciałam mieć koński ogon i móc mieć takie długie włosy.